Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W poniedziałkowy poranek 27 lutego pragnę Was przywitać, drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, i pozdrowić serdecznie z parafii w Suwałkach. Dziś pragniemy ten dzień rozpocząć wspólnie od słuchania się w Boże Słowo, a książeczka z Biblią na co dzień podaje nam dwa wersety. Pierwszy zaczerpnięty jest z psalmu 98, będzie to werset 9, oraz z księgi Objawienia z 15 rozdziału, werset 4. Słuchajmy się wspólnie w to słowo. Pan idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbiał imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty. Toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Jako słowo refleksji do tych słów książeczka podaje treść drugiej zwrotki pieśni numer 606 z naszego śpiewnika ewangelickiego autorstwa Matiasa Jorisena. Niech kłania się już Tobie ziemia, niech każdy Tobie modli się. Chcę głośno chwałę Twą wyśpiewać i poddać się już woli Twej. Chodź i oglądaj Boże dzieła, co Stwórca je ludzkości dał. Jak wielka tkwi w nich moc i siła, tak Pan nas ludzi uczcić chciał. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, chciałbym, byśmy chwilę zatrzymali się jeszcze dziś i zastanowili się nad słowami psalmu 98, nad tym 9 wersetem. Pan idzie, aby sądzić ziemię, będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Pan idzie, by sądzić ziemię. Czekamy na to wszyscy, na to przyjście ponowne Jezusa Chrystusa, tym razem już w chwale, po to, by sądzić, jak to mówi Biblia, żywych i umarłych. Drodzy, czasami wydaje mi się, że to przyjście ponowne Pana Jezusa może zaskoczyć pewne dwie grupy ludzi. Ludzi niewierzących, tych, którzy swoim rozumem próbują bardziej dowodzić na to, że nie istnieje Bóg, albo że jest im do niczego niepotrzebne, że wiara jest im niepotrzebna, że sami o sobie stanowią i nie ma nad nimi żadnego Pana, żadnego Boga. Ale to ponowne przyjście może również zaskoczyć, o dziwo, nas, chrześcijan. Bo rzeczywiście każdy z nas świadomy jest tego, że czeka go sąd. Śmierć, sąd, niebo, a może piekło, to wieczne oddalenie od Boga. Drodzy, kiedy przeglądałem niegdyś archiwa dotyczące parafii w Suwałkach, znalazłem tam informację, że kościół nasz krótko po tym, jak został wybudowany, jeszcze nie było wszystko w nim ukończone, zaczął pękać. Coś się działo ze ścianami. I bardzo szybko budowniczowie czy architekt podjęli decyzję, by w części ołtarzowej znacznie wzmocnić naszą świątynię. Kiedy kilka lat temu robiliśmy remont tej części kościoła, praktycznie ciężko było znaleźć to miejsce, o którym mówiła archiwalia. Jakiś błąd wcześniej w obliczeniach, pewne niedoszacowanie, w końcu zła budowa, a jednak później korekta. Kiedy spojrzymy na chociażby to, co mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, tam jest napisane o tym, że każdy z nas jest budowniczym. Każdemu z nas
Został dany fundament, którego nikt inny nie może założyć, a którym jest Jezus Chrystus, i każdy z nas na nim buduje. I oczywiście to, o czym pisze apostoł Paweł, że jedni będą budować ze złota, z drogich kamieni, ze srebra, drudzy z drewna, z gliny, z trawy, słomy, to zostanie dopiero później w trakcie sądu wypróbowane przez ogień. I wtedy okaże się tak naprawdę, co kto z nas zbudował. Dlatego, że w trakcie naszego życia, kiedy wydawałoby się, że jako ludzie wierzący trwamy przy Chrystusie i wznosimy tą swoją życiową budowlę, wszystko wydaje nam się, że jest dobrze pomyślane, wydawało nam się, że świetnie coś zaplanowaliśmy, że jesteśmy świetnymi architektami. A jednak mimo to w tym naszym życiu, a przez to w naszej budowli, zdarzają się błędy, pęknięcia. Jesteśmy teraz w czasie pasyjnym. Czasie, który może wyjątkowo pomóc nam, patrząc i orientując nas znowu na krzyż, zrozumieć, że warto w swoim życiu zastanowić się także nad tym, co my zbudowaliśmy i co budujemy. Jezus Chrystus, który zostawił nam tak doskonały przykład w postaci opisu siebie, opisu tego, co robił w Ewangelii, tak wielu słów, które nam powierzył i nakazał nieść innym świat jako tą dobrą nowinę, pokazał siebie jako ten, kto mimo tego, że żył w tym świecie pełnym zepsucia i pokus, wytrwał, pozostał czysty, dawał nam wzór. I taki Jezus do nas przyjdzie. Ktoś, kto nie da się nabrać może na naszą fasadowość, na to, co byśmy budowali po to, by zmylić wzrok innych ludzi. Przed Bogiem staniemy tacy, jacy naprawdę jesteśmy. Przed Bogiem to, co zrobiliśmy, zostanie wypróbowane. Dlatego chciejmy, może wykorzystując właśnie ten dany nam czas, przeżyć te słowa Jezusa Chrystusa, które wypowiadał w drodze na krzyż. Zrozumieć Jego miłość, znowu zafascynować się Jego postacią i wprowadzić korekty do swojej budowli. Może nawet tak, że nikt nie będzie widział, jak niegdyś popełniliśmy błąd. Dlatego starajmy się każdego dnia wcielać Boże Słowo w nasze życie. I starajmy się, by to, co w życiu czynimy, zawsze było czynione Bogu na chwałę. Wzrastajmy w tą Bożą budowlę, opartą na tym wspaniałym fundamencie, którym jest nasz Pan i nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Zostańcie z Bogiem. Miłego poniedziałku.